Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub skomentuj subskrybuj udostępnij umów się na prywatną sesję napisz na autentyczni 23 małpagmailcom lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę informacje narcyz nigdy nie odchodzi narcyz nigdzie tak naprawdę się nie wybiera nigdy nie odchodzi Etap odrzucenia jest tylko iluzją. Możesz być w danej chwili nieprzydatny, nieużyteczny, niepotrzebny narcyzowi. Możesz nie służyć żadnemu jego celowi, lecz narcyz będzie usiłował wrócić. Zawsze znajdzie jakiś sposób na powrót do Twojego życia. Podczas, gdy sprawi, że uwierzysz w to, że to ty znalazłeś Jego, Natknąłeś się na Niego. Narcyz ma w sobie nadezbyt wiele arogancji i dumy. Narcyz nie wróci, zachowując się tak, jakby to była jego decyzja. Może do ciebie zadzwonić, może do ciebie napisać, może też pokazać się w miejscach, w których wie, że będziesz przebywać. Wie, że jest duże prawdopodobieństwo, że cię tam znajdzie. Może wtedy zachowywać się tak, Jakbyś to ty się z nim skontaktował, jakbyś to ty znalazł jego, a nie on ciebie. Narcyz musi, potrzebuje udawać, jakby cię nie potrzebował. Musi doprowadzać do tego, by wyglądało to tak, jakbyś ty potrzebował jego, gdy w rzeczywistości Narcyz Cię potrzebuje. Właśnie dlatego nigdy tak naprawdę nie odchodzi na dobre. Może sprawić, że to tak wygląda, jakby odchodził. Zwykle chodzi o to, by uzyskać od Ciebie jakąś reakcję, by wydobyć z Ciebie reakcję emocjonalną. Lecz narcyz. Nigdzie się nie wybiera, zawsze gdzieś się czai, obserwuje, czeka na odpowiedni moment, by wrócić. Narcys zawsze cię obserwuje. Ma cię na oku. Nigdy nie rusza naprzód. Narcys nigdy nie zmienia swojego położenia. Dlaczego narcyz nigdy nie odchodzi? Jest tak, ponieważ potrzebuje zasilania, potrzebuje ciebie, byś go zasilał. Postrzega cię jako rozszerzenie siebie, postrzega cię jako przedmiot, który należy do niego i istnieje, by mu służyć, by spełniać jego oczekiwania, by spełniać jego zachcianki. W umyśle Narcyza nie ma rozdzielności, nie ma separacji. Nie możesz się od niego oddzielić, tak myśli Narcyz, tak uważa. Jesteś jego częścią. To z kolei sprawia, że Narcyz ma do ciebie prawo. Ma prawo, by cię nękać, nachodzić. Uprzykrzać życie. To sprawia, że narcyz czuje, że ma prawo do tego, by wrócić kiedy tylko zechce, kiedy tylko zdecyduje. Dzieje się tak, ponieważ w jego umyśle jesteś jego własnością, należysz do narcyza. Nawet w sytuacji, gdy wydaje się, Wygląda na to, że Narcyz w dramatyczny sposób cię zostawił, że to koniec na zawsze, to tak naprawdę tylko kwestia czasu, aż Narcyz powróci, znowu wróci, wróci bez jakiegokolwiek zakończenia, wróci tak, jakby nic się nigdy nie wydarzyło jakby nic się nie skończyło lub też narcyz może nawet obwiniać ciebie nawet wówczas gdy to on cię odrzucił nawet wtedy gdy to narcyz był tym który odchodzi odchodzi bez jakiegokolwiek zakończenia zamknięcia wyjaśnienia narcyza obchodzą tylko i wyłącznie Jego własne potrzeby. Powie i zrobi wszystko, byle tylko zaspokoić swoje potrzeby, swoje oczekiwania. Zrobi wszystko, byle tylko osiągnąć swoje cele. Dzieje się tak nawet Twoim kosztem, ponieważ Narcyz nie uwzględnia Ciebie, nie bierze Cię pod uwagę. Narcyz traktuje to jako zniszczenia poboczne. To normalne, że na wojnie giną ludzie. To normalne, że w związku z narcyzem jego partner traci. Tak do tego podchodzi narcyz. Nie robi to na nim żadnego wrażenia. Nie posiada empatii. Nie obchodzisz go, nie obchodzi go to, co się z tobą stanie w wyniku jego działań a jeśli stanie się źle to zwykle jeszcze go to ucieszy będzie czerpać sadystyczną przyjemność z twojego bólu i cierpienia narcyz nigdy nie odchodzi lecz nie jest tak ponieważ dba o ciebie nie jest tak ponieważ mu zależy nie chcę dla ciebie jak najlepiej. Jest tak tylko i wyłącznie, ponieważ to narcyz potrzebuje ciebie. Jesteś dla niego niczym tlen, jesteś mu potrzebny tak jak podtrzymywanie życia, respirator, pomagasz mu przetrwać emocjonalnie. To nie ma nic wspólnego z miłością. Narcyz nawet nie jest świadomy znaczenia miłości. To, co obchodzi Narcyza, to tylko to, czego chce, a ty to masz, ty to posiadasz, masz coś takiego, więc Narcyz będzie do ciebie powracać. Jesteś niczym stacja benzynowa za każdym razem gdy narcyzowi kończy się paliwo to do ciebie powraca po dolewkę po kanister po hot doga po pełny bak i pełen bagażnik kanistrów jak tylko narcyz uzupełni zapasy uzupełni poziom paliwa to ucieka w poszukiwaniu kolejnego źródła zasilania Kolejnej stacji. Narcyz nigdy tak naprawdę cię nie kochał, jest niezdolny do miłości, nigdy go tak naprawdę nie obchodziłeś. Mózg narcyza jest inaczej skonstruowany, jest skonstruowany tak, że ma zdolności tylko do tego, by dbać o siebie. Narcyz może dbać tylko o siebie. Nie możesz liczyć na narcyza. Narcyz o ciebie nie zadba. Sam musisz zadbać o siebie. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.